Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Do 2009 roku rozwiązanie niezwykle tajemniczej sprawy morderstwa Sherry Rasmussen wydawało się nierealne. Próbowano tak wiele razy. Wprawdzie policja podejrzewała, że prosty napad rabunkowy skomplikował się, w związku z czym włamywacz w panice zabił pielęgniarkę, świeżo upieczoną mężatkę. Niemniej jednak nigdy nie znaleziono sprawców i wielu policjantów przez lata miało poważne wątpliwości co do takiego przebiegu dramatycznych wydarzeń. Po 23 latach detektywi policji w Los Angeles znowu, zapewne już po raz ostatni i bez większych nadziei, postanowili zerknąć w akta sprawy. Była już naprawdę zimna, lodowata. Jednak to, co odkryli, wprawiło ich w kompletne osłupienie i dało nadzieję na rozwiązanie sprawy. W związku ze swoimi niesamowitymi wnioskami postanowili skontaktować się ze swoją koleżanką, detektyw Stephanie Lazarus, dzięki której mieli nadzieję odbyć wycieczkę w przeszłość. Jak sami powiedzieli Stephanie, bardzo chcieli, by pomogła im ona odtworzyć tło tamtych wydarzeń. Kobieta ta odegra znaczącą rolę w tej sprawie, dlatego warto poświęcić jej nieco miejsca. Była legendą w Los Angeles. Uzdolniona, energiczna, temperamentna, piękna i z sukcesami. Jak pisze Vanity Fair, które stało się jednym z moich głównych źródeł i inspiracją, by przedstawić tę historię, detektyw wyglądała na 10 lat młodszą niż była, a miała 51 lat. Była znana jako osoba sympatyczna i przyjazna, która często się śmieje, ale potrafi być też stanowcza. Przede wszystkim jednak była podziwianą postacią w policji w Los Angeles, a to dlatego, że przeszła całą drogę, jaką może pokonać policjant, by osiągnąć sukces w swoim zawodzie. Najpierw pracowała w patrolu drogowym, następnie zajmowała się rozwiązywaniem zagadek związanych z kradzieżą dzieł sztuki, a potem także innego rodzaju przestępczością. Pracowała w wydziale narkotykowym i kryminalnym oraz spraw wewnętrznych. Zajmowała więc stanowiska, o których marzy wielu policjantów. Nieustępliwa, niezawodna, znana z mediów, bo przede wszystkim była policjantką z osiągnięciami, które jednak nie budziły zazdrości kolegów, ale swego rodzaju podziw. Były pokrzepieniem dla młodszych policjantów, którzy patrząc na Lazarus byli przekonani, że zaangażowanie i ciężka praca procentują uznaniem społeczeństwa i swoich przełożonych. Stephanie wyszła za mąż za policjanta i kiedy sama założyła rodzinę, zaczęła rozumieć, jak jest ona ważna. Dlatego zaangażowała się w programy opieki nad dziećmi kolegów z wydziału, a także w program bezpieczeństwa dzieci. Nie mogło dziwić, że detektyw Dan Jaramillo poprosił swoją koleżankę o wsparcie. Wyjaśnił jej, że pracują z kolegą nad sprawą związaną z kradzieżą dzieł sztuki i mają na oku podejrzanego, którego chcieliby przesłuchać w jej towarzystwie. Wydawało się, że schodzą do podziemi budynku, gdzie miało się odbyć przesłuchanie, w dobrych nastrojach i z nadzieją na zamknięcie sprawy. W pokoju przesłuchań Dan przedstawił policjantkę Gregowi Strinsowi, swojemu partnerowi. Kiedy Stephanie usiadła, koledzy wprowadzili ją w swój plan, którego na razie nie chcieli zdradzać innym kolegom z wydziału. Mieli nadzieję z pomocą policjantki rozwikłać bardzo starą sprawę zamordowanej młodej mężatki. Zwrócili się do Stephanie Lazarus, ponieważ w dalekiej przeszłości znała ona Johna Rutena, męża ofiary. Zdziwiona policjantka przyznała, że faktycznie uczyli się razem i spotykała go w akademiku, ale dziś już niestety niewiele pamięta z tamtych czasów. Policjanci upewnili się, czy faktycznie dobrze się znali, czy byli przyjaciółmi. Policjantka przyznała, że owszem, nawet dość bliskimi. Co prawda Stephanie najpierw nieśmiało przekonywała, że wszystko miało charakter braterski, ale faktycznie po głębokim namyśle przypomniało jej się, że chyba parę razy się jednak umówili. Lazarus wydawała się zdeterminowana, aby pomóc i przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów z tamtego czasu. Ale niestety minęło wiele lat, tak wiele, że nie potrafiła już odtworzyć szczegółów. Policjanci, którzy chcieli niejako przenieść się w czasie do wydarzeń, które badali, nalegali, aby wróciła pamięcią do roku, w którym doszło do dramatu i spróbowała sobie przypomnieć, czy poznała żonę swojego przyjaciela. Z wielkim wysiłkiem policjantka przypomniała sobie, że faktycznie mogła ją spotkać.
Sami policjanci dowiedzieli się już zresztą bardzo wiele. Ustalili do tej pory, że John Rutten spotkał Sherry Rasmussen latem 1984 roku. Na jej widok oniemiał. Jak potem opisywali ją znajomi, była wysoką, skandynawską pięknością, z jasnobrązowymi włosami i charakterystycznymi kośćmi jarzmowymi. Miała uśmiech, który topił lód. John zupełnie stracił głowę i postanowił zrobić wszystko, aby zauroczyć Sherry. Trzeba przyznać, że atutów mu nie brakowało. Był wygadany, bezpośredni, a przy tym bardzo przystojny, wysoki, szczupły, wysportowany. Podobnie zresztą jak jego wybranka, która tak jak on uwielbiała biegać. Para wydawała się pasować do siebie idealnie. Dziewczyna miała 27 lat. Była więc o 2 lata starsza od Johna, ale była już szefową zespołu pielęgniarek w Glendale Adventist Medical Center. John był oczarowany ciepłą, charyzmatyczną i ambitną dziewczyną o olśniewającej urodzie. Po tym, jak zakończyła ona naukę na uniwersytecie, sama nie tylko praktykowała pielęgniarstwo, ale je również wykładała. I to na międzynarodowych sympozjach. Na szczęście urok Johna podziałał na dziewczynę i bardzo szybko zaangażowała się ona uczuciowo w ten związek. Spowodował on nawet, jak opowiadali potem znajomi, że wszystko, co działo się do tej pory, przestało być ważne. Liczyło się tylko to, że właśnie przed obojgiem otwierał się nowy, wspólny rozdział życia. Pobrali się w listopadzie 1985 roku. John po zakończeniu edukacji szybko znalazł pracę jako inżynier. Wyjątkowo, gdy John wychodził do pracy 24 lutego 1986 roku, Sherry była jeszcze w pieleszach. Zazwyczaj to ona wyruszała do pracy pierwsza, ale tym razem miała zaplanowane zajęcia, które wciśnięto jej na siłę, a ona nie miała ochoty się ich podjąć. Szczególnie, że była bardzo zmęczona aktywnym weekendem. Doszła do wniosku, że tym razem chyba poprosi o dzień wolnego. Mąż pocieszył ją, że nawet jeśli pobiegnie do pracy, to czas upłynie jej tego dnia, jak zwykle szybko. Miała tylko nadzorować pracę młodszego personelu, więc uznał, że udzieli kilku ważnych wskazówek i będzie mogła odpocząć. Jego młoda żona nie była jeszcze zdecydowana, co zrobi, więc pożegnali się około 7:20 i John wyszedł do pracy. W ciągu dnia mąż był ciekaw, jaką decyzję podjęła żona, dlatego próbował dodzwonić się do jej pracy. Kiedy mu się to nie udało, telefonował do domu. Najprawdopodobniej próbował około 4 razy, ale bezskutecznie. To, co zwróciło jego uwagę, to fakt, że automatyczna sekretarka nie była włączona, ale uznał, że widocznie żona o tym zapomniała. Oczywiście nie były to czasy, kiedy można było się łatwo skontaktować za pomocą komórki, dlatego dla Johna nie było jeszcze wówczas szczególnie dziwne, że nie udało mu się złapać żony pod telefonem. Późnym popołudniem, wracając z pracy, zahaczył o pralnię chemiczną, by odebrać ubrania. Zajrzał także do sklepu, po czym ruszył już w stronę domu. Jego spokój prysnął jak bańka mydlana, gdy podjechał pod garaż i zobaczył, że BMW Sherry nie stoi na swoim zwykłym miejscu. Zamiast tego widać było wszędzie potłuczone szkło. Lekki niepokój młodego męża zamienił się w prawdziwe przerażenie, gdy udał się w stronę wejścia i zobaczył uchylone drzwi. Potem przez wejście do salonu ujrzał swoją żonę na podłodze. Nie ulegało wątpliwości, że była dotkliwie pobita, bo jej twarz była prawie nie do poznania. Opuchnięta, posiniaczona i zakrwawiona. Młoda dziewczyna została zaskoczona przez napastnika jeszcze w szlafroku. John miał nadzieję, że przybył w samą porę, by udzielić żonie pomocy. Jednak gdy podszedł do niej, już wiedział, że nie leży nieprzytomna, ale nie żyje. Była lodowata. Na wszelki wypadek położył palce na jej nadgarstku, ale pulsu nie było. John wiedział już, że jego życie zmieniło się nieodwracalnie, a właściwie to zupełnie się rozpadło. Kobieta, która jeszcze przed chwilą nadawała sens jego życiu, sprawiała, że miał dla kogo się starać, snuć plany i marzenia, teraz zniknęła bezpowrotnie. Jego cierpienie pogłębiała świadomość, jaki koszmar przeżyła przed śmiercią. Wszędzie na jej twarzy była krew. Powieka była spuchnięta i fioletowa. Ale nie umarła wskutek pobicia, ale najprawdopodobniej od postrzałów, bo na piersi znajdowały się rany po kulach. Wróćmy do detektywów, którzy po wielu latach postanowili raz jeszcze zbadać tę dramatyczną sprawę. Wiedzieli, że nie zrobią tego bez pomocy ich koleżanki, która wydawała się w tamtym czasie znajdować stosunkowo blisko osób dramatu.
Detektyw Jaramillo starał się przywołać wspomnienia swojej koleżanki, Stefani Lazarus. Przypomniał jej, że wcześniej spotykała się z Johnem i teraz może im pomóc. Policjantka była już jednak lekko zniecierpliwiona. Najwyraźniej powrót do tej sprawy nie był dla niej przyjemny, lecz stresujący i przykry. W pewnej chwili miała ochotę powiedzieć kolegom, że muszą poradzić sobie sami. Jednak zdawała sobie sprawę, że źle by to wyglądało, więc zdecydowała się pozostać otwarta i przyjazna wobec nich, choć oszukali ją, twierdząc, że ma ona przesłuchiwać osobę odpowiedzialną za kradzież dzieł sztuki. Policjanci zapewniali jednak, że chcieli poznać charakter Johna i jego nastawienie do życia i związków. Zapytali policjantkę, jak zachowywał się, gdy zdecydowali się rozstać z Lazarus. Jednak ta jęknęła tylko, że to było 1000 lat temu i nie pamięta szczegółów, ale spróbuje. Powiedziała, że była z Johnem w jednej paczce. Niby się umawiali, ale trudno też było powiedzieć, że byli parą. Nigdy nie padły konkretne zobowiązania. Nie było też wielkich planów, pomimo że się umawiali. Trudno sobie więc było przypomnieć konkretne emocje związane z rozstaniem, bo związek nigdy nie był szczególnie zaawansowany czy jakkolwiek usankcjonowany. Wobec tego policjanci zapytali, czy Stefani poznała żonę Johna. Tu napotkali na kolejne problemy, bo ich koleżanka nie była pewna, czy pamięta choćby imię swojej następczyni, a co dopiero gdzie pracowała, czy jaka była. Ale w końcu udało jej się skojarzyć, że nowa wybranka Johna była pielęgniarką, ale policjantka nie wiedziała, jak para się poznała. W każdym razie nie przypomina sobie, by John kiedykolwiek jej o tym wspominał, ale to było tak dawno temu. Pamiętała natomiast, że na pewno nie była na ich ślubie, a później dowiedziała się, że młoda żona zginęła. Nie wiedziała tego od samego Johna, zauważyła jedynie plakat w pracy. Lazarus nie pamiętała szczegółów, ale jej koledzy odświeżyli sobie informacje na temat tej zbrodni. Wiedzieli, że na miejscu dramatu rozegrała się ostra walka. Głośnik był przewrócony, niektóre rzeczy porozrzucane. Można nawet powiedzieć, że pokój był zdemolowany, ponieważ na podłodze leżał na przykład stłuczony wazon. Dwie gabloty zostały roztrzaskane. Wzmacniacz zwisał na kablach ze ściany. Dziwnym elementem był jednak odtwarzacz CD i magnetowid, które zostały starannie ułożone na sobie, jak gdyby przygotowane do wyniesienia. Mogło to oczywiście sugerować włamanie. Niemniej jednak rysą na szkle był fakt, że inne sprzęty zostały specjalnie zniszczone, a to przecież nie mogło być celem rabusia, który zapewne zamierzałby na nich zarobić. Odtwarzacz CD, który teoretycznie miał zostać wyniesiony z domu jako łup, był bardzo zakrwawiony. Nie wydawało się, aby w tej sytuacji był to sprzęt atrakcyjny dla złodzieja. Można było przyjąć, że właśnie dlatego ostatecznie go porzucił, ale z drugiej strony trudno było zgodzić się z wnioskowaniem, że w ogóle choć przez chwilę zamierzałby go zabrać. Szkło, na które John natknął się przy garażu, pochodziło ze szklanych przesuwnych drzwi prowadzących na tylny balkon. Detektyw Lyle Meyer dokonał zdumiewającego odkrycia. Zauważył, że koc leżący na krześle w salonie jest podziurawiony od kul i znajdują się na nim ślady prochu. Oznaczało to, że napastnik nie działał całkiem w afekcie. Ogólnie oddał 3 strzały, ale użył tkaniny jako tłumika, by po cichu oddać 2 z nich, kontaktowe, przez koc, w klatkę piersiową kobiety. Strzelał kulami kaliber 38. Jeden ze strzałów okazał się przeszyć kobietę na wylot. To jednak mordercy nie wystarczyło. Chciał mieć pewność, że młoda mężatka nie żyje i uderzył ją wazonem w głowę. Istnieje możliwość, że wydarzyło się to wcześniej, w trakcie walki. Na ciele kobiety, dokładnie na przedramieniu, znaleziono w czasie sekcji ślad ugryzienia. Sporządzono wymazy ze śliny oraz zachowano rekonstrukcję śladów zębów do ewentualnego późniejszego porównania. Jak się zapewne domyślacie, pierwszym podejrzanym był John, którego policja przesłuchiwała bardzo dokładnie, a on starał się odtworzyć każdy swój krok dramatycznego dnia. Śledczy rozmawiali z bliskimi pary, ich sąsiadami i współpracownikami, ale nie trafili na nic, co mogłoby poprzeć tezę o zamordowaniu żony przez męża, czy naprowadzić policję na inny ślad. Wydawało się, że wielkim przełomem będzie odnalezienie BMW ofiary, które tydzień później zostało zauważone w Van Nuys z kluczykami w środku.
Była to istna kopalnia śladów, ponieważ w aucie znaleziono brązowe włosy, odciski palców i krwawe rany. W tym samym czasie sąsiedzi donieśli, że w okolicy miała miejsce seria włamań do domów. I to właśnie z tymi incydentami skojarzono dramat w domu Johna i Sherry. Detektyw Meyer pokazał Johnowi ustalenia śledczych, którzy doszli do wniosku, że pani domu zaskoczyła złodziei, którzy w panice się na nią rzucili. John jednak nie był co do tego przekonany. Wyjaśniał, że z jego punktu widzenia to nie ma żadnego sensu. Nawet gdyby ona nagle zeszła z góry, a złodzieje akurat plądrowali dom, to mogliby po prostu schwytać sprzęt i uciec, nawet się z nią nie konfrontując. Wprawdzie była wysportowana, ale jednak to drobna kobieta, a dwóch napastników nie mogłoby mieć jakiegokolwiek problemu, by ją obezwładnić, odepchnąć, przewrócić, czy jakkolwiek sobie z nią poradzić. Wielka walka była wykluczona. Policjanci jednak stali na swoim stanowisku, choć upewnili się jeszcze, czy młoda żona nie miała jakichś wrogów lub problemów. Ale John zapewnił, że była bardzo szczęśliwa. W końcu niedawno się pobrali, byli bardzo zakochani i dopiero startowali we wspólne życie. Mieli więc głowy pełne planów i wielkie nadzieje. Nie narzekali na problemy finansowe. Sherry spełniała się zawodowo, cieszyła się szacunkiem i choć bywała czasami lekko zmęczona, to po krótkim odpoczynku wracała do swoich zajęć ze zdwojoną siłą. Detektywi, którzy po 28 latach postanowili wrócić do tamtych chwil, chcieli stworzyć portret Johna z pomocą spostrzeżeń, jakie poczyniła w tamtych latach ich obecna koleżanka z policji, Stephanie Lazarus. Ta jednak zastrzegła, że wszystko to było 1000 lat temu i John był tylko jednym z kilku chłopaków, których miała jako młoda dziewczyna. Policjanci spróbowali więc inaczej. Zapytali o jej reakcję na śmierć żony Johna. Lazarus przyznała, że była zszokowana, to na pewno, choć nie pamięta dokładnie, jakie były okoliczności śmierci dziewczyny. Wiedziała oczywiście, że dość dramatyczne. Skojarzyła wreszcie, że musiało chodzić o włamanie. Z trudem przypominała sobie w ogóle imię ofiary. Najpierw je nawet przekręciła, stawiając na Shelly. Ostatecznie przypomniała sobie, że mogło to być Sherry, a wtedy jakby jakaś szufladka w pamięci się otworzyła. Ku wielkiemu zadowoleniu detektywów przypomniała sobie, że kilka razy rozmawiała z tą kobietą, kiedy sama nie była już z Johnem, a on zaczął się umawiać z innymi. Jedną z kobiet, które wówczas spotkał, była właśnie Sherry. Policjantka przypomniała sobie nawet pewien incydent, a mianowicie John zadzwonił kiedyś do niej, a ona się zirytowała, ponieważ wiedziała, że spotyka się on z młodą pielęgniarką. Zwróciła mu więc uwagę, żeby nie zawracał jej głowy, kiedy jest już w związku z inną. Po latach nie pamiętała już nawet, czy to było tuż przed, czy już po ślubie pary. Lazarus skojarzyła, że powiedziała wówczas dziewczynie, iż cała ta sytuacja jej po prostu przeszkadza, a John powinien się zdecydować, z kim chce utrzymywać zażyłe kontakty. Nie przywiązywała wówczas jednak do tego zbyt wielkiej wagi, ponieważ uważała, że John raczej nie będzie już mężczyzną jej życia. Nie pamiętała nawet, czy te przelotne dyskusje z nową partnerką Johna były prowadzone w ich domu, czy może na przykład w pracy. Sądziła, że zapewne John powiedział jej, gdzie Sherry pracuje, ale nie była tego pewna. Detektywi postanowili przybliżyć policjantce ramy czasowe, kierując jej myśli w stronę 85 lub 86 roku. Wtedy detektyw skojarzyła, że wówczas pracowała w Hollywood i faktycznie w tamtym czasie poinformowała Sherry, że John umawia się z nową miłością, ale wciąż dzwoni do swojej byłej dziewczyny. Radziła swojej następczyni, by ta zareagowała. Być może te lub inne rozmowy wstrząsnęły młodą mężatką na tyle, że zwierzyła się swojemu ojcu, Nelsonowi Rasmussenowi, dentyście. Powiedziała mu, że policjantka była dziewczyna Johna i ją nęka. Kiedy tylko ojciec pielęgniarki dowiedział się o tym, że jego córka została zamordowana, pomimo wielkiego szoku i bólu, natychmiast poinformował policję, że osobą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest pewna policjantka. Nie znał jej imienia. Wiedział natomiast, że wcześniej na pewno spotykała się z Johnem. Ojciec, charyzmatyczny i oddany medycynie człowiek, bardzo zdolny i odnoszący sukcesy stomatolog, dogadujący się ze swoją córką doskonale, znał ją jak nikt. No może jak prawie nikt.
bo jego żona Loreta, która zarządzała praktyką stomatologiczną męża, również miała doskonały kontakt z córką. Oboje rodzice byli bardzo zżyci z Sherry i niezwykle dumni ze swojej latorośli, która z pomagania innym uczyniła nie tylko swój zawód, ale i misję. Wybór córki w kwestii swojego życiowego partnera może ich nie zachwycił, ale też nie zmartwił. Ojciec ocenił Johna jako sympatycznego i ciepłego, choć nie zrobił on na nim jakiegoś piorunującego wrażenia. Ot, zwykły młodzieniec. Jednak ich stosunki dramatycznie się pogorszyły tuż po śmierci młodej pielęgniarki, bo John nie zawiadomił od razu rodziców o śmierci ich córki. O stracie swojego dziecka dowiedzieli się dopiero dzień później. Teść chciał wiedzieć, dlaczego zięć postąpił w taki sposób, dlaczego ich nie poinformował. Zadzwonił do niego, ale odebrał tata Johna, który zorientował się, że sytuacja jest bardzo napięta, a ojciec jego synowej jest zrozpaczony, a do tego wściekły. Odmówił więc poproszenia do telefonu swojego syna. Nie chciał, aby w takiej chwili dochodziło do kolejnych sytuacji, które mogłyby tylko pogłębić dramatyczny stan psychiczny jego syna. Ojciec Sherry wiedział, że niebawem zalewać go będą fale różnorodnych emocji. Od tęsknoty, poprzez ból, złość, bezradność. Dlatego teraz, dopóki jeszcze szok nie zmącił mu do reszty myśli, musiał zapisać wszystko, co wiedział o położeniu Sherry. Pytanie, które raz po raz zadawała policja. Czy Sherry nie miała wrogów? Wydawało się mieć jedną, jasną odpowiedź. W ostatnim czasie kobieta, która z pewnością była poprzednią partnerką Johna i pracowała jako policjantka, nachodziła młodą parę. Zaczęło się to kilka tygodni przed ślubem i trwało, gdy para była małżeństwem. Najpierw, jako pretekstu, policjantka użyła nart, które przyniosła Johnowi, by je nawoskował. Sherry była zdumiona i wściekła, ale uważała, że jest to nic więcej jak tylko marna, bezczelna prowokacja odrzuconej kobiety. John zapewnił, że to stara historia z akademika i między nim a policjantką od dawna już nic nie ma. John nie chciał wzbudzać w dawnej partnerce dodatkowych emocji, dlatego zasugerował, żeby lepiej wyciszyć całą sytuację. Sherry nie była zadowolona z takiej postawy Johna, ale postanowiła spróbować tego podejścia. Niestety, nie była to najlepsza taktyka, ponieważ policjantka znowu pojawiła się w drzwiach młodej pary. Oczywiście niezapowiedzianie. Teraz Sherry postąpiła już po swojemu i jasno dała do zrozumienia intruzowi, że nie chce go więcej oglądać w swoim domu. Jednak stanowczość, a wręcz wrogość nowej partnerki życiowej Johna wcale nie zniechęciły dawnej. Następnym razem przyszła ona w mundurze policyjnym, uzbrojona i oświadczyła, że właśnie ma przerwę. Przerażona Sherry była w domu sama, bo John poszedł do pracy, ale wiedziała, że zwykle było na odwrót, o czym policjantka również mogła wiedzieć. W sercu młodej żony zagościł strach, a w myślach kompletne zwątpienie. A może gdy narzeczona wychodziła do pracy, stara dziewczyna odwiedzała Johna? Kiedy jednak pierwsze emocje opadły, Sherry zdała sobie sprawę, że to absurd. John był bardzo zakochany i było to widać. Wówczas jeszcze nic poza uczuciem nie wiązało ich ze sobą, ani formalnie, ani finansowo. Sherry nie była też w ciąży, nie mogło więc być mowy o odpowiedzialności za dziecko. Gdyby John nie chciał, nie musieliby być razem. On był z nią, bo po prostu ją kochał i czas najwyższy było ostatecznie uporządkować całą sytuację. Sherry nalegała, aby narzeczony powiedział swojej dawnej dziewczynie, by odeszła z ich życia raz na zawsze. Jednak nim to się stało, policjantka odwiedziła Sherry w szpitalu. Właśnie to spotkanie bardzo wstrząsnęło pielęgniarką. Tak bardzo, że opowiedziała o tym swojemu ojcu. Co aż tak bardzo poruszyło dziewczynę? Tym razem policjantka wydawała się być jak opętana. Przybyła do szpitala z szałem w oczach i nonsensownie ubrana. W króciutkie spodenki i malutki top. Całość ubrania demonstracyjnie podkreślała wszystkie atuty ciała policjantki. Ewidentnie chciała pokazać rywalce, jak bardzo jest zgrabna, zmysłowa i wysportowana. Sherry jednak odebrała to zupełnie inaczej. Doszła do wniosku, że policjantka jest nie tyle atrakcyjna, co zdesperowana i nieobliczalna. Z jej perspektywy poprzedniczka była gotowa się ośmieszyć, poniżyć, byle tylko zbliżyć do Johna i odsunąć swoją rywalkę. Ojciec młodej pielęgniarki również zrozumiał, że sytuacja jest bardzo groźna. Zdawał sobie sprawę, że uzbrojona policjantka, która nie zadawała sobie nawet trudu, by kryć się z faktem, że nachodzi w pracy swoją konkurentkę, jest
gotowa na wszystko. Już po śmierci swojej córki był pewien, że zna mordercę i powiedział o tym detektywom. Jednak Meyer odrzucił tę możliwość, zarzucając ojcu ofiary, że naoglądał się za dużo telewizji. Detektyw trzymał się swoich wersji wydarzeń, a mianowicie takich, że to albo John zabił swoją żonę, albo zrobili to włamywacze. Kiedy Johna udało się wykluczyć, pozostała tylko możliwość nieudanego rabunku. Szczególnie, że detektyw powiedział Johnowi o podejrzeniach, jakie ma teść wobec jego byłej dziewczyny. Młody wdowiec jednak odrzucił tę koncepcję, ponieważ nie mieściło mu się w głowie, żeby policjantka, z którą dawno się rozstał, mogła zrobić coś takiego. Owszem, wciąż szukała kontaktu z nim, ale uznał, że jest to raczej próba ukojenia swojej zranionej dumy niż faktyczna chęć odnowienia relacji. Szczególnie już po ślubie młodej pary. Wszystko wskazywało na to, że Sherry nie powiedziała swojemu mężowi tego wszystkiego, o czym opowiedziała ze szczegółami ojcu. Wspomniała wprawdzie mężowi o incydencie w szpitalu, ale nie chciała mu okazać swojego strachu czy słabości. Chciała być równie twarda, co jej rywalka, w związku z czym John nie zorientował się, że jego młoda żona jest tak bardzo przerażona. Jak czytamy w Vanity Fair, być może był inny powód, dla którego Nels, ojciec Sherry, nie został potraktowany poważnie. Wiele wskazuje na to, że z akt sprawy zniknęło wiele dokumentów wskazujących na ewentualny związek ze sprawą policjantki. Jest więc możliwe, że aktywnie usuwano dowody i poszlaki, które mogłyby położyć się ostatecznie cieniem na opinii policji, bo z pewnością mundurowa w roli podejrzanych nie przysłużyłaby się marce LAPD. W aktach sprawy brakuje zapisków dotyczących podejrzeń ojca ofiary w stosunku do policjantki. Nie ma również śladu z przesłuchania Johna, które zawierało wątek jego dawnego związku z policjantką. Zamiast tego policyjne notatki i raporty koncentrowały się na kwestii dwóch podejrzanych mężczyzn z Ameryki Łacińskiej, którzy mieli być odpowiedzialni za włamanie i morderstwo pielęgniarki. Były nawet portrety pamięciowe mężczyzn. Udokumentowano tezę, jakoby w mieszkaniu widoczne były ślady długiej walki, która mogła trwać grubo ponad godzinę. Po wielu latach detektywi, którzy ponownie przyjrzeli się sprawie, zorientowali się, że cała ta teoria jest szyta grubymi nićmi. Nie ma bowiem możliwości, aby pielęgniarka była w stanie przez półtorej godziny odpierać zażarty atak dwóch włamywaczy. Z pewnością ślad ugryzienia wskazywał na kobietę, ponieważ to one zazwyczaj w starciu reagują w ten sposób. Mężczyźni, którzy weszliby do mieszkania w celach rabunkowych, nie rzuciliby się na kobietę z zębami. Tym bardziej idiotyczny wydał się pomysł, że dwaj zaskoczeni rabusie mieliby szukać koca, by zrobić z niego tłumik i dopiero wtedy zastrzelić ofiarę. W aktach sprawy po wielu latach udało się znaleźć tylko jeden akapit, który dotyczył policjantki, byłej dziewczyny Johna. Zanotowano króciutko, że mąż ofiary zadzwonił, by zweryfikować tożsamość policjantki, którą oskarżał jego teść. Wspomnianą dziewczyną była Stephanie Lazarus. Sprawa jednak najwyraźniej została wyciszona. Po 23 latach w pokoju przesłuchań policjanci zapytali swoją koleżankę, czy pamięta, gdzie spotkała się z Sherry. Czy było to w jej domu, czy w miejscu pracy? Stephanie Lazarus odparła, że mógł to być szpital, bo miała go po drodze do pracy w Hollywood. Policjantka zorientowała się, że koledzy wcale nie potrzebują pomocy w śledztwie, bo mają już swoją teorię. Teraz chcą ją tylko potwierdzić i zapewne łączą byłą dziewczynę Johna z morderstwem jego żony. Policjantka energicznie zaprzeczyła, by miała z tym cokolwiek wspólnego. Wówczas detektyw Jaramillo zapewnił, że absolutnie jej nie oskarża i nie jest podejrzaną. Strins dodał, że po prostu przeglądają akta sprawy i zauważyli, że jej nazwisko pojawia się w dokumentach. Zorientowali się, że wciąż pracuje ona jako policjantka i może przecież rzucić trochę światła na sprawę, pomóc swoim kolegom. Zapytali, czy kiedykolwiek detektywi się z nią kontaktowali. Nie, nikt nigdy nie rozmawiał ze mną na ten temat, powiedziała Lazarus. Potem przypomniała sobie jednak, że może rozmawiała z pewnym detektywem. Rodzice Sherry przez wiele lat walczyli o sprawiedliwość dla córki. Ufundowali nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów, występowali w telewizyjnych programach i byli otwarci na każdą pomoc, którą im oferowano, by rozwikłać zagadkę. Ojciec ofiary nękał detektywów pytaniem, czy sprawdzili policjantkę, byłą dziewczynę Johna.
Wreszcie przeczytał o tym, że testy DNA mogą wskazać na mordercę. A pamiętał przecież, że na ciele jego córki znaleziono ślady śliny, które pozostały po ugryzieniu. Nels sam był gotów sfinansować koszty badań laboratoryjnych. Wyjaśniono mu, że testy DNA miałyby sens, gdyby był podejrzany. I to z jego materiałem należałoby zestawić ten znaleziony na miejscu zbrodni. Natomiast podejrzanego przecież nie było. Nels wiedział, że owszem, jest. I przypomniał im o policjantce. Znowu bez efektu. 18 lat po morderstwie teczka Sherry zawierająca wszystkie dowody w sprawie wciąż zalegała w magazynie. Meyer był już emerytem. W 1989 roku John ponownie zetknął się ze Stephanie Lazarus, ale zanim odnowił kontakty, zadzwonił do Meyera, by upewnić się, że nic nie wskazuje na to, aby mogła ona być odpowiedzialna za morderstwo jego żony. Był to dziwny telefon. Skoro do tej pory nigdy nie miał co do tego żadnych wątpliwości, skąd teraz to pytanie? Meyer jednak zapewnił go, że nie ma takiej możliwości. Tak więc między dawnymi kochankami nastąpiło pojednanie. Zostali kolegami. John następnie ożenił się ponownie. Lazarus natomiast związała się z innym policjantem. W 2001 roku powstał Wydział do Spraw Zamkniętych. Pracowała w nim Jennifer Francis, która wyciągnęła sprawę Sherry. Kiedy zaczęła przeglądać akta, była szczerze zdumiona. Zorientowała się, że na miejscu zbrodni pobrano wymaz ze śladu po ugryzieniu, ale nigdy nie badano próbki. Nic dziwnego, bo wymieniony dowód, jak się okazało, nie znalazł się nigdy wśród zabezpieczonych próbek kryminalistycznych, w związku z czym nie można go było łatwo znaleźć. Francis wiedziała, że dowody były przechowywane przez pewien czas w zamrażarce koronera, a w końcu trafiały do teczki i były opatrzone numerem akt. Tym razem tak się nie stało, wobec czego warto było ręcznie przeszukać zamrażarki koronera. Rzeczywiście udało się odnaleźć kopertę, w której znajdowała się tubka z dwoma guzikami. Wreszcie udało się przebadać ślady pod kątem DNA, które trafiło do bazy danych. Wprawdzie trafienia nie było, ale poszerzone wyniki badań udowodniły, że Sherry została ugryziona przez kobietę. Co prawda jednym z włamywaczy mogła być kobieta, ale na pewno nie było to typowe i nie zgadzało się również ze zgłoszeniami dotyczącymi serii ówczesnych włamań w sąsiedztwie. W tamtych sprawach podejrzanymi byli przecież dwaj mężczyźni. Niestety ani Francis, ani wielu innych detektywów zaglądających przez lata do akt sprawy nie wiedziało nic o podejrzeniach ojca dziewczyny, bo wszelkie ślady zeznań na ten temat zostały wymazane. 4 lata później detektywi z Wydziału Zabójstw po raz kolejny dostają na biurko zimne sprawy, wśród których jest również morderstwo Sherry. Detektywi od razu widzą tę samą sprzeczność, którą zauważyła już Jennifer Francis. Winą za śmierć młodej pielęgniarki obarczono dwóch mitycznych włamywaczy, grasujących wówczas w okolicy. Tymczasem nie ma wątpliwości, że napastnikiem, a właściwie zabójcą, była kobieta. Detektywi zgłosili to swojemu przełożonemu, detektywowi Robertowi Babowi. Ten wyznaczył do sprawy dwóch kolejnych detektywów, Martineza i Barb. Natychmiast zauważyli oni, że dawna teza Meyera nie ma sensu. To nie Sherry zaskoczyła intruzów, to intruz zaskoczył ją. Z całą pewnością napastników nie było dwóch. Dowody wskazywały na to, że Sherry uciekała na dół przed jednym napastnikiem, z którym zaciekle walczyła, próbując mu wyrwać broń. W związku z tym zdeterminowana zabójczyni ugryzła Sherry w przedramię. Próbowała też unieszkodliwić ją z pomocą wazonu, który porwała z półki w salonie. Cios rzeczywiście otumanił Sherry. Być może nawet ją powalił i to dało napastnikowi przewagę. Mógł wreszcie oddać pierwszy strzał. Młoda mężatka zaczęła się wykrwawiać. Błyskawicznie osłabła, więc napastniczka porwała koc, którego użyła do stłumienia huku i oddała dwa kolejne strzały. Detektywi zorientowali się, że układanie sprzętu elektronicznego na stos nie było wcale próbą kradzieży, ale było motywowane chęcią sfingowania sceny przerwanego włamania. Dużą część detektywistycznej pracy wykonała już Jennifer Francis, a kolejni detektywi mogli kontynuować jej dzieło. Zadali sobie konkretne pytania. Jaka kobieta obecna w życiu Sherry mogłaby mieć motyw, by ją zamordować? I dlaczego detektyw z Wydziału Zabójstw miałby motywację, by nie widzieć dowodów, które wskazują na jej udział w sprawie? Raz jeszcze policjanci wrócili do akt sprawy i trafili na jedną malutką notatkę,
która cudem pozostała po rozmowach detektywa Meyera dotyczących Stefani. Przeczytali. Dzwonił John Rutten. Zweryfikował P.O. Stefani Lazarus, byłą dziewczynę. Detektywi doznali olśnienia. P.O. musiało oznaczać policjantkę. Właśnie wtedy zdecydowali, że porozmawiają ze swoją koleżanką z Wydziału Kradzieży Dzieł Sztuki. Wcześniej jednak poszli do Johna, który nawet po latach nie chciał uwierzyć, że jego była dziewczyna mogłaby się dopuścić tej zbrodni. Uznał, że jest to teoria jego teścia, w którą nigdy nie wierzył. Detektywi jednak byli niezłomni. Postanowili zbadać ten wątek. Oczywiście jako osoby z tej samej branży mogli sobie łatwiej wyobrazić, jak policjant mógłby zorganizować morderstwo. Zastanawiali się nad kwestią broni. Zorientowali się, że policjant nie użyłby służbowej, ale zapewne takiej, którą kupiłby prywatnie i zarejestrował. Faktycznie Lazarus miała broń kalibru 38. Detektywi wpadli na to, że gdyby to właśnie tej broni użyła do zamordowania swojej rywalki, to musiałaby później jakoś się jej pozbyć. Najwygodniej byłoby udać, że została ona zagubiona lub ukradziona. Detektyw sprawdził numer seryjny zapasowej broni policjantki i faktycznie okazało się, że jest on skojarzony z kradzieżą, którą zgłosiła policji w Santa Monica w marcu 1986 roku, a więc kilka tygodni po morderstwie. Detektywi byli zszokowani, że nikt wcześniej nie trafił na trop policjantki, ale zorientowali się, że wszystko to wygląda tak, jakby ktoś w szeregach policji starał się ją chronić, albo ze względu na to, że był z nią jakoś związany, albo po to, by ocalić wizerunek policji. Detektywi po 23 latach nie chcieli, aby sytuacja się powtórzyła, dlatego zadzwonili do swojego przełożonego, by śledztwo było traktowane jako poufne i by nikt nie wiedział o tym, że w kręgu podejrzanych znajduje się Lazarus. Próbkę DNA również postanowiono pobrać od policjantki w tajemnicy, po to, by nie wzbudzać jej podejrzeń i czujności, aby nie zdążyła uruchomić swoich wpływów, które pomogłyby jej po raz kolejny wymigać się od potencjalnej odpowiedzialności za zbrodnię. Policjanci śledzili swoją koleżankę i jej adoptowaną córkę na wycieczce, a kiedy turystki oddaliły się od stolika przed sklepem, gdzie wcześniej się posilały, detektywi zabrali filiżankę i słomkę, których używała Lazarus. Laboratorium potwierdziło, że materiał DNA ze słomki jest identyczny z tym, który znaleziono w ranie po ugryzieniu na przedramieniu Sherry Rasmussen. Teraz czas już było skonfrontować ustalenia policjantów ze słowami samej Lazarus, która została poproszona o zejście do pokoju przesłuchań umiejscowionego w podziemiach. Tam w końcu detektywi przyznali, że wiedzą o incydencie, do jakiego doszło w pracy Sherry i zdają sobie również sprawę z tego, że podobny wydarzył się wcześniej w domu pielęgniarki. Policjantka powiedziała, że nic takiego sobie nie przypomina, a jeżeli ktoś tak zeznał, to jej wydaje się to zupełnie niewiarygodne. Dopytywała się, czy to John powiedział, że takie wydarzenia miały miejsce, czy byli tam również inni ludzie. Ona sama nie pamięta czegoś takiego, a opis tych wydarzeń brzmi dla niej zupełnie obco. Teraz detektyw wiedział już, że jego koleżanka nie zamierza przyznać się otwarcie do winy, ale pomyślał, że da jej szansę, aby mogła wybronić się przynajmniej od zarzutu zimnego ataku z premedytacją. Czy będzie chciała opowiedzieć o tym, jak pojawiła się, by tylko porozmawiać z rywalką, ale poniosły ją emocje i dokonała morderstwa w afekcie? A może doszło do wypadku? Jednak Lazarus upierała się, że nie pamięta żadnej wizyty w domu pielęgniarki. Nie przypomina sobie również jakiejś aktywnej walki z dziewczyną czy jakichkolwiek awantur. W końcu przyznała, że Sherry Rasmussen faktycznie była jej rywalką i w jakiś sposób były skonfliktowane. Ale pomysł morderstwa jest szalony. Jednak zimna do tej pory krew Lazarus zaczynała najwyraźniej się gotować. Zorientowała się, że jest podejrzana i ma problem. Dopytywała się, czy jest oskarżona. Detektywi zapewnili ją, że próbują się tylko dowiedzieć, co się wtedy stało. Jednak Lazarus domyślała się już, że może potrzebować prawnika. Detektywi oświadczyli, że nie jest aresztowana i w każdej chwili może wyjść. Ale nie wyszło. Chcielibyśmy coś zrobić. Co byś powiedziała, gdybyśmy poprosili cię o wymaz DNA? Czy zechciałabyś nam dać próbkę do badań? Zapytał detektyw. Policjantka nie wykluczyła tego, ale zdenerwowana przyznała, że teraz już będzie musiała porozmawiać z prawnikiem. Wydawała się być coraz bardziej oburzona. Po prostu nie mogę uwierzyć, powiedziała. Że niby co, pokłóciłyśmy się, poszłam tam i ją zabiłam? Daj spokój.
ale dłużej nie wytrzymała. Wstała i wyszła na korytarz, gdzie jednak została formalnie aresztowana. Mamrotała pod nosem, że to szalone, kompletnie szalone. 27 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała w marcu 2012 roku detektyw Stephanie Lazarus, która została uznana za winną zabójstwa Sherry Rasmussen. Rodzice ofiary pozwali również policję Los Angeles. Departament nie znalazł dowodów na to, że tuszowano w policji związek Lazarus ze sprawą. Ta część tajemnicy pozostaje więc nierozwiązana. Do dziś nie wiadomo, kto pomógł policjantce uniknąć sprawiedliwości przez tak wiele lat. Na szczęście, co się odwlecze, to nie uciecze. I to już koniec tej, przyznacie, niesamowitej historii. Mam nadzieję, że wzbudziła Wasze zainteresowanie. A jeśli tak, to miło mi będzie, gdy zostawicie łapkę w górę i komentarz. Kochani, jeżeli tylko macie ochotę, polecajcie proszę Szeptanki, gdzie tylko uznacie za stosowne. Na grupach, Facebooku czy Instagramie. Bardzo bym chciała, aby kanał się rozwijał. Ponawiam również moją prośbę o Wasze prawdziwe historie z dreszczykiem. Jeśli macie ochotę opisać coś niesamowitego, co Wam się przydarzyło, mail znajdziecie w opisie. A Szeptanki na Instagramie, Facebooku, Spotify i SoundCloudzie. A jeśli macie ochotę wesprzeć kanał, to zapraszam na Patronite. A tymczasem już trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.